Witam serdecznie z tej strony Kobieta Niezależna, znowu dzisiaj po raz trzeci. Nie mogłam się doczekać, żeby dla Was nagrać, po prostu musiałam to zrobić dzisiaj. Na poczet tego się umalowałam, ponieważ cały dzień chodziłam po prostu bez makijażu. No i słuchajcie, po prostu mam dzisiaj dla Was fenomenalny produkt, przynajmniej tak mi się wydaje, że jest to fenomenalny produkt. Będę go prezentować na świeżo, po prostu bez próbowania. Chcę zrobić to na żywo, żebyście mieli pewność, że ten produkt jest na pewno 100% pewniakiem i po prostu jest super, że trzeba jego wypróbować. O co chodzi? Prezentuję Wam dzisiaj czyścik firmy Livion i jest to czyścik do demakijażu. Tak, dobrze słyszycie. Nie używamy zbędnych płynów micelarnych, nie używamy mleczek do demakijażu, nie musimy nosić ze sobą tego w torebce, gdy idziemy na basen, gdy nie wiem, gdy idziemy gdzieś na wycieczkę. Po prostu wystarczy, że zabieramy ze sobą ten oto czyścik w takim oto, że pudełeczku. I słuchajcie, co tutaj się znajduje? Tutaj się znajduje taki czyścik. Jest to nazwa tego czyścika to Face Glow. I no słuchajcie, na pierwszy rzut oka, no zwykła, najzwyczajniejsza ściereczka, która, nie wiem, ja żebym nie wiedziała, do czego to służy, to podejrzewam, że wycierałabym tym kurze albo przecierałabym sobie ekran od komputera albo od komórki. Co pisze producent? Producent pisze, że czyścik Face Glow skutecznie usuwa makijaż i również wodoodporny. Bakterie i pozostałe zanieczyszczenia skóry tylko z użyciem czystej wody. Że co? Z użyciem czystej wody? Pierwsze słyszę. Jak może wyczyścić mi makijaż wodoodporny ściereczka z mikrofibry w połączeniu z wodą? Coś nie tak. Dobra, czytamy dalej. Nie podrażnia wrażliwej skóry. Ja mam bardzo wrażliwą skórę, więc zobaczymy, co z tego będzie. Jak na razie, co sprawdziło się u mnie, to płyn micelarny z Nivea, za które musiałam zapłacić chyba 15 czy 16 zł. Doskonale pielęgnuje także cerę tłustą, z której usuwa nadmiar sebum. W niektórych miejscach mam, co prawda, właśnie taką cerę tłustą, ponieważ ja mam cerę mieszaną i właśnie u mnie w tych miejscach, właśnie tutaj, gdzie mam policzki, na brodzie i czasami na czole właśnie mam, to jest taka właśnie moja strefa, te, gdzie ja jestem tłusta. Na policzkach rzadko kiedy, ale czasami tak jest. I co jeszcze? Działa również jako delikatny peeling. No, w sumie nie zdziwiłabym się, ponieważ no, to jest taka delikatna mikrofibra. Możecie sobie spojrzeć. Nie wiem, czy tam ostrość dobrze złapię. I co jeszcze? Działa właśnie jako ten delikatny peeling, to już czytałam, który pobudza skórę do tworzenia kolagenu i włókien elastyny. Nie podrażnia oczu, dlatego może być stosowany przez osoby noszące szkła kontaktowe. Wydaje się super. Ale słuchajcie, jaki to jest news. Zalecany okres użytkowania to jest 4 miesiące. Słuchajcie, szczerze mówiąc, trochę nie chce mi się wierzyć w to, że ściereczka, że taki czyścik mógłby przetrwać 4 miesiące. No bo jak sami wiecie, przecież to będzie potem brudne i trzeba będzie to przeprać. Potem, żeby to z powrotem wyczyścić, to trzeba będzie od nowa to zmoczyć. No, nie wiem, czy to by mi wystarczyło dzień w dzień przez 4 miesiące. No, ale dobra, za 4 miesiące zrobię test tego i Wam powiem, jak to się sprawdziło. Jest tutaj napisane też stosowanie i pielęgnacja. Producent pisze, że wystarczy zmoczyć i lekko wycisnąć. Po każdorazowym użyciu wypłukać w wodzie z naturalnym mydłem. Od czasu do czasu można wyprać w pralce automatycznej w temperaturze 40 stopni. I nie stosować żadnych środków zmiękczających wodę. Suszyć w ciepłym, przewiewnym miejscu. No wiadomo,
żeby zarazki nie powchodziły. Dobra, to co? Próbujemy. Dobra, słuchajcie, musiałam sobie przekręcić kamerę, żeby widzieć mniej więcej, jak Wam to pokazywać. Dobra, wkładam sobie to na rączkę. Patrzcie, no w dotyku jest taki, jak taka gąbeczka. Nie wiem, czy dobrze to wycisnęłam. Piszę, żeby delikatnie to wyciskać. Zrobiłam delikatnie. Najgorsze jest to, że miałam zimną wodę i teraz zimną wodą muszę sobie to zmyć. No ale cóż, poświęcę się. Dobra, przykładam to do oka. Odczekam kilka sekund. I ściągam. Fakt, oko mnie nie piecze. Pragnę zauważyć, że zawsze mam problem z właśnie zmyciem oczu, z zdejmowaniem makijażu właśnie z oka, ponieważ zawsze od każdego produktu mnie piekły oczy. Właśnie tylko od tego Nivea mnie nie piekły, więc no jestem zaskoczona, że mnie nic nie piecze. No w sumie co mam piec po zwykłej wodzie? Kurczę, nie dam rady tego robić cały czas w stronę do nosa. Bo z tego co wiem, to właśnie prawidłowa zasada zmywania makijażu jest od ucha do nosa, od ucha do nosa. Nie przecieramy, tylko od ucha do nosa. Żeby wyglądało to dobrze, no to będę robiła to według zaleceń kosmetyczek. Zaczynam od oczu, bo na oczach zawsze jest najtrudniej, więc zanim się potem denerwować, to lepiej się od razu zdenerwuję. Ale słuchajcie, w miarę szybko mi to poszło. Naprawdę, popatrzcie sobie, jest już w miarę dobrze zmyte. Naprawdę bardzo szybko mi to poszło, gdzie zawsze się z tym męczę i po prostu muszę trzeć tym wacikiem. Jestem zadowolona. Dobra, przykładam drugi raz. Fakt. Nie ma żadnego zapachu, to też jest dobre, bo niektórzy właśnie kupują płyny micelarne czy mleczka właśnie bezzapachowe, bo przeszkadzają im zapachy, więc to jest fajne. Zdajemy to, bo niewygodnie mi. Wow, normalnie szok. Bardzo szybko ściąga. Jestem pod wielkim wrażeniem. Tym bardziej, że makijaż został świeżo zrobiony. Świeżo właśnie dla Was specjalnie się malowałam. Może godzinę czasu tylko siedziałam w tym makijażu, więc powinien on dłużej schodzić, a on naprawdę bardzo szybko schodzi. Gdybym cały dzień chodziła, zawsze mam właśnie z tym problem, że eyeliner mi się odkleja od oka. Po prostu on się... oko się poci, więc i eyeliner też po prostu nie trzyma się dobrze. Tym bardziej, że ten jest wodoodporny. I jestem w szoku, że tak szybko schodzi. W ogóle chcę Wam powiedzieć też, że nigdy nie miałam do czynienia z takim urządzeniem. I naprawdę jestem w szoku. Jestem w szoku. Dobra, jeszcze tutaj. No wow. Słuchajcie, moja ścieżka już tak wygląda. Teraz przetrę sobie właśnie twarz od fluidu. Chcę też Wam powiedzieć, że właśnie twarz od fluidu wycieram. Starała się właśnie takimi kolistymi ruchami. Wręcz wprost przeciwnie od wskazówek zegara. Żeby troszkę pobudzić te krwinki moje. No nie wiem, zobaczymy jutro co będzie. Czy moja twarz będzie wypielęgnowana? Może być też tak, że ten produkt tylko będzie pokazywał swoją skuteczność po jakimś tam użyciu, nie? To też może tak być. No powiem Wam, że moja twarz jest zaczerwieniona. Ale w sumie po każdym produkcie moja twarz była zaczerwieniona, więc to dla mnie żadna rewelacja jakoś. O, miałam w tamtą stronę, a
miałam w przeciwną stronę, a robię wszystko nie tak, jak mówię. Ale nie, w sumie nie, słuchajcie, ona jest czerwona dlatego, że ja ją pocieram, więc dobra, spoko. Chcę wam też powiedzieć, że właśnie przed nakładaniem podkładu ja nałożyłam bazę, więc też dla mnie to było ciekawe, jak to wszystko wyjdzie, no ale jestem zmyta. Mój wacik wygląda tak. Wacik, mój czyścik. I teraz postaram się go wyprać, tak jak właśnie tutaj w zaleceniach, naturalnym mydłem. Nie mam naturalnego mydła, ale mam dobry, całkiem delikatny, płynny antybakteryjny do rąk, więc spróbuję tym, może akurat dobrze się sprawdzi. Dobra, słuchajcie, zmyłam. Wyprałam nasz czyścik i teraz wygląda on tak. Tutaj właśnie z tej strony widać, że została część podkładu. Nie wiem, może to po prostu kwestia tego, że może ja go źle wyprałam, a może po prostu kwestia tego, że no może ten płyn antybakteryjny nie do końca jest do tego przeznaczony. A z tej strony właśnie, gdzie był... kurczę, bo patrzcie, już sama się... O, dobra. Z tej strony właśnie, gdzie był eyeliner i tuż, to jest właśnie spoko. Nie widać żadnych, tutaj tylko tak światło dziwnie pada, ale to na pewno wiecie, że to jest światło. To tak światło pada. On jest czyściutki z tej strony. Z tej strony faktycznie trochę widać te przebarwienie, ale z tej jest bardzo czysty. I moja recenzja na temat tego produktu, no powiem wam tak, nigdy czegoś takiego nie używałam i naprawdę jak na pierwszy raz z takim produktem jestem bardzo mile zaskoczona, gdzie tam już gdzieniegdzie słyszałam o tym produkcie takim, to znaczy rękawiczkach właśnie do zmywania makijażu. Bardzo chciałam to poznać i to jest jeden właśnie z wielu czynników, na których zapisałam się do tego sklepu. I słuchajcie, dla mnie ten produkt kosztuje 28 zł. I na 4 miesiące to myślę, że to jest bardzo dobry zakup, nawet lepszy niż niejaki płyn micelarny, gdzie u mnie bardzo dużo go idzie. I co jeszcze? Dla osób spoza sklepu ten produkt kosztuje 40 zł. Myślę, że to też jest cena adekwatna. Uważam, że on mógłby nawet kosztować więcej, jeżeli jest tak świetny, jak producent pisze. I co chcę wam powiedzieć? Jeżeli jesteście zainteresowani kupnem takiego czyścika dla siebie po cenach właśnie promocyjnych, to jak najbardziej zapraszam was do kontaktu, omówimy szczegóły. Ja pomogę wam się zapisać do tego sklepu, pomogę wam robić zakupy, jeżeli będziecie mieli z tym problem i jestem do waszej dyspozycji. Na pewno to nie jest mój pierwszy i na pewno nie ostatni produkt z tej firmy. W najbliższej przyszłości postaram się jeszcze w tym tygodniu zrobić filmik na temat eliksiru młodości, również z firmy Livion. Powiem wam tylko troszeczkę, umknę wam troszeczkę tej tajemnicy, że na pewno ten produkt jest na bazie botoksu. Dla pań, które kiedykolwiek myślały o botoksie, ten produkt będzie po prostu rewelacyjny, na pewno nie będzie bolało. Także zapraszam was do oglądania, no i tradycyjnie pozdrawiam, kobieta niezależna.